Witajcie. Kolejny pomysł genialnych, w cudzysłowie, po prostu szkodników, wrogów nas wszystkich. Wymyślili sobie, słuchajcie, dyrektywę budynkową, jakieś inne głupoty. Także będzie sytuacja taka, w której macie mieszkania, domy, trzeba będzie to ocieplać. Często koszt takiego ocieplenia i w ogóle tej modernizacji tego budynku będzie wyższy od samego budynku. Potem co się stanie? Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli to sprzedać albo wynająć, no to po prostu wynajem stanie się bezcelowy, bo nie będzie można tego wynająć. Koszty będą ogromne, żeby przystosować budynek. Więc trzeba się liczyć po prostu z kosztami, nie wiem, 100-200 tysięcy. Materiał pójdzie oczywiście w górę, robocizna pójdzie w górę, bo wszyscy będą musieli i tak dalej. Tak się po prostu kręci lody i oszukuje własnych rodaków. Chociaż trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście, czy to oni oszukują własnych rodaków, czy to w ogóle są Polacy. Oczywiście nie mówię tutaj w sensie dowodów osobistych, bo dowód osobisty polski, znając realia, to może mieć każdy patałach, byle kto. Po prostu rozdają to jak jakieś, nie wiem, przepustkę do kibla. To jest katastrofa. Także to nie tędy droga. No ale niestety tak to jest, tak to wygląda. Cóż z tym możemy zrobić? No nie wiem, jedyne co, to po prostu pogonić tych pajaców, którzy wymyślają sobie różne takie rzeczy właśnie, o których wcześniej było, że samochodu już nie zarejestrujesz, który po prostu nie stać się na samochód 10 czy 20-letni, przepraszam, nowy, no to chcesz mieć 10 czy 20-letni obojętnie, po prostu to go też nie zarejestrujesz, albo ci dowalą kary nie wiadomo jakie i to trzeba będzie zapłacić kilka tysięcy złotych rocznie więcej. Co jeszcze? Będą takie po prostu różne sytuacje, w których robią nas jak chcą. Słuchajcie, jedyny sposób to jest wygonić tych pajaców, rozliczać konkretnie każdego, bo naprawdę, i to nie ma, bo zobaczcie co się dzieje, jeżeli mamy teraz na przykład wybory samorządowe, no to wszystko cicho siedzi, ci, którzy są poustawiani w tych samorządach, to oni po prostu są, ale wiatr, to oni są poukładani i tam się nic nie wydarzy, po prostu cisza jest. Ale za chwilę będą wybory do Europarlamentu. I zobaczycie, co się tam będzie działo. Wylezą po prostu jak te robale spod kamieni, tak, Lewandowscy wylezą, nie wiem, różne inne takie zdrojewskie i tak dalej. I to wszystko po prostu ta banda, która naprawdę nic dobrego nam nie przyniesie, a jedyne co, to same straty. Biorą za to kasę. Nie rozwiążą tego parlamentu, bo wiadomo, tam jest pieniądz, więc oni przeciw sobie nie będą głosowali, przecież z tego mają ogromną kasę. Nie wiem, w którą stronę, słuchajcie, to zmierza. Rolnicy w tej chwili, wiadomo, wszyscy pojechali w pola. Siać trzeba, już dawno trzeba siać po prostu, no ale zobaczymy, wrócimy na te drogi, mam nadzieję, w drugiej połowie kwietnia, może pod koniec kwietnia, zobaczymy jak to się wydarzy, ale wtedy już naprawdę powinniśmy wszyscy stanąć, i kierowcy samochodów ciężarowych, i rolnicy, i górnicy, bo jeszcze zostali, i wszelkiej maści zawody, które się czują na tyle silne, że mogłyby reprezentować naród. Oczywiście pamiętajcie jednej rzeczy, że na urzędników nie ma co liczyć, ponieważ to są wszystko takie powiedzmy pociotki wszelkiej maści tych, którzy rządzili, albo tych, którzy będą rządzić, więc tak to wszystko po prostu jest ustawione, że oni nie będą głosowali przeciwko swoim rodzinom, no bo to byłoby po prostu szaleństwem. Wiadomo, że jeżeli ich rodzina bądź też ich partia przegra te wybory, no to oni po prostu będą, wszyscy pójdą na bruk. I oni w ten sposób myślą, nie myślą o tym, że dobrze by było, gdyby dzieciom było lepiej, gdyby rodzicom i dziadkom było lepiej, po prostu tylko to, żebym ja miał lepiej i miała lepiej, i to jest najważniejsze, i reszta się nie liczy. Tak to wygląda, słuchajcie. Temat jest trudny, podejmowany od pokoleń, bo słuchajcie, co jest,
cała rzecz się zaczęła już, można powiedzieć, upadek Rzeczpospolitej od 1650 roku, czyli tuż po buncie chmielnickiego i tuż przed potopem szwedzkim, kiedy to znakomita większość magnaterii zaczęła zdradzać Polskę, Polaków, widzieli tylko i wyłącznie swój własny interes. Potem oczywiście dużo później, bo 100 lat później, zawiązała się Konfederacja Barska i zaczęła walczyć, ale też została stłumiona, także po prostu to są takie te początki. Potem oczywiście caryca Katarzyna i jej dyrektywy takie właśnie odnoszące się do tego, w jaki sposób zniszczyć naród polski, że my nie jesteśmy takim po prostu jakimś plemieniem, tylko wielkim, dumnym narodem i cały czas, słuchajcie, od setek lat pilnują, żeby nas zniszczyć, skasować, stłamsić, żebyśmy się stali narodem robotników, roboli, wyrobników, żebyśmy nie znali właśnie historii, żebyśmy w ogóle jej nie pielęgnowali, a jeśli już, no to właśnie takie wyłącznie przegrane bitwy, przegrane powstania i tak dalej. Dopiero teraz to się ostatnio zmieniło, że zaczęliśmy kultywować powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, to wszystko po prostu żeby właśnie pokazać, że nie tylko przegrywaliśmy, a potem wielki smutek, ale że jesteśmy zdolni do zwycięstw. I oni się tego boją, dlatego teraz powycofywali ze szkół właśnie, znaczy próbują może wycofać te wszystkie nasze zwycięstwa i dni chwały, bo nie jest to na rękę. A trzeba po prostu pamiętać, że ten, który staje, i tutaj też do wyborców, słuchajcie, się zwracam do wyborców i Platformy Obywatelskiej, i tej Trzeciej Drogi i tak dalej, tam gdzie ludzie po prostu głosujecie, żeby PiS odsunąć od władzy. Nie patrzcie na to w ten sposób, bo to jest naprawdę paranoja, sami sobie krzywdę robicie. Zobaczcie, co się stało w Bogatyni. 50% ludzi głosowało, żeby PiS odsunąć od władzy, a teraz sami wylądują na bruku. Rozumiecie to? Ważne, że PiS nie rządzi, tak? A będziecie żebrać. Nie będzie nic. Nie w tym rzecz. Pomyślcie chociaż raz o tym, żeby waszym dzieciom było dobrze. I nie dajcie się nabierać na takie różne duperele, że rozdawnictwo i tak dalej. Słuchajcie, w całej Europie, naprawdę jeździłem dużo, w całej Europie wszędzie są dodatki na dzieci. Wszędzie. I to są na przykład, jak ja byłem ostatnio, to było 208 euro w Niemczech. Nie wiem, w jakich innych krajach, w tej chwili nie pamiętam po prostu tak, żeby ten, ale w Szwajcarii też to jest około 200 franków. Słuchajcie, naprawdę, wszędzie to jest, na dzieci daje się dodatki. Oczywiście ktoś by powiedział, że kiedyś nie było dodatków i tak dalej i sobie świetnie mamy radziły. Pewnie, że tak. Tylko, że była ogromna pomoc każdej babci. I ja to osobiście pamiętam z doświadczenia i wiem, że po prostu babcie zawsze były. Pomagały tym mamom młodym, bo to przeważnie młode mamy były. I jakoś to wszystko się kręciło, udawało, bo to nie było tak, że nie ma, słuchajcie, że nie ma, nie wiem, pieniędzy czy coś. Po prostu tylko ta pomoc jest potrzebna. Dzisiaj babcie, zobaczcie, co się dzieje w reklamach. Uniwersytet trzeciego wieku. Babcie trzeba czy dziadka wysłać do siłowni i tak dalej, żeby biegali i w sposób zajęli się sobą. Rodziny są całkowicie rozbite. I naprawdę to jest kwestia tego, przy tych cenach, które mamy, i energii, i paliwa, i sklepowych, i tak dalej, więc ten dodatek 800 zł na dziecko jest jak najbardziej słuszny, potrzebny i prawidłowy. I dodatek, na przykład ta 13, 14 emerytura też jest potrzebna. Przecież ci ludzie wydają naprawdę masę pieniędzy na leki. I to, żeby te jeszcze leki po prostu były jakieś takie skuteczne, a to tylko ma tak leczyć zachowawczo. Bo ja nie słyszałem jeszcze, żeby jakiś starszy człowiek, zresztą sam miałem niedawno dziadka jeszcze świętej pamięci, ale po prostu kupował te leki różne, po prostu ja sam mu kupowałem kilka razy leki za własne pieniądze, wydawałem 800, 1000 zł na te leki, słuchajcie. No i co? I jakoś go nie wyleczyły, tylko to było takie utrzymywanie przy życiu, takie po prostu nie wiadomo po co. Także to po prostu, to jest ważne, to nie jest rozdawnictwo, państwo jest od tego, jeżeli ściąga z nas podatki, ściąga z nas wszelkiej maści podatki. Naprawdę tych podatków jest tyle, że gdzie się nie obrócisz, one są wszędzie. Jeżeli ściąga z nas podatki, to niech przynajmniej coś daje od siebie. I to nie jest rozdawnictwo. Naprawdę, nie dajcie się na to nabrać.
To ma być tak w ten sposób. Oczywiście inni powiedzą, że trzeba być przedsiębiorczym i tak dalej. Ja pracuję, mam własną firmę i mam tam powiedzmy jakieś profity z tego, ale ciężko pracuję. Jasne, że tak i dobrze człowieku robisz. Ale pamiętaj, że nie wszyscy są tak zaradni jak ty. I tym mniej zaradnym trzeba pomóc. Na tym to polega. Tu chodzi, cały świat w tej chwili w ten sposób funkcjonuje. I to jest dobre. To jest dobre, dlatego że naprawdę nie każdy potrafi tak jak wy, ci, którzy są przedsiębiorczy. To tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie tego, co się w tej chwili dzieje. Napiszcie, co myślicie o tych dodatkach. Ja naprawdę stoję na tym stanowisku i myślałem o tym wiele, ale jednak nie zmienię tego stanowiska, jeśli chodzi o powiedzmy te dodatki na dzieci, czy te 13, 14 emerytury, bo to można by z tego zrezygnować oczywiście, ale pod pewnymi warunkami waloryzacji i tak dalej. Nie, to tak jak ten Tusk w tej chwili, tam 70 groszy czy 7,50, to jest jakaś paranoja, po prostu wstydu nie mają, no. Także to w ten sposób zrobić, żeby to miało naprawdę ręce, nogi, żeby ci ludzie mogli naprawdę godnie żyć, i to tylko o to chodzi. Nie dajcie się nabrać ludziom na gadanie. Te pajace od 30 lat gadają to samo i nic się nie dzieje, a jedyne gorzej. Wyższe podatki, większe utrudnienia, teraz będzie podatek katastralny, będzie obowiązek ociepleń, termomodernizacja, będzie zielony ład, nie posiejesz marchewki, nie posadzisz drzewa, potem wejdzie jeszcze ten Fit for 55 i inne kretyństwa po prostu i tak dalej. I zobaczcie, co się dzieje. Zanim się obejrzycie, naprawdę nie minie 20 lat, doprowadzą do tej sytuacji, że będziesz musiał mieć pozwolenie na wyjście z domu. Naprawdę. Będzie pozwolenie na to, żeby odpalić sobie kuchenkę, ugotować ciepły posiłek. Będzie reglamentacja gazu. To wam gwarantuję. Oni do tego dążą. Może teraz nie powiedzą, albo gdzieś to zakamuflowali, ale tak się stanie. Gaz będzie na kartki. Prąd będzie na kartki. Wyjście z domu będzie na kartki. Zobaczycie. Cześć.